Witajcie! Dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o koniu, wyczekiwany przez niektórych widzów. Pozdrawiam serdecznie wszystkie 9, 10, 11, 12, 13 latki i te młodsze, i te starsze, te, które piszą, rodzice, którzy piszą, babcie, co piszą, na temat tego, żeby takie filmiki powstawały dalej. W związku z tym dla nich taki oto odcinek, kolejny, o tym, jak siodłać konia, jak się nazywają te wszystkie elementy uzbrojenia albo ubioru konia. Zobaczcie, tutaj koń teraz stoi, jest wyczyszczony po tych czynnościach pielęgnacyjnych, ale to było we wcześniejszym filmiku. Ma wyczyszczone kopyta, jest wyczesana. Oczywiście ta sierść już teraz robi się taka zimowa, taka puchatkowata. Zobaczcie, już nie jest taka gładziutka, tylko już po prostu nabiera tej sierści, aby je było cieplej w zimie. Koń oczywiście stoi przy takim elemencie konstrukcyjnym, drewnianym, żeby można było ją przy pomocy uwiązu przyczepić ją do kantara, tak? I dzięki temu koń stoi bezpiecznie, spokojnie i będziemy przystępować teraz do siodłania i całej tej otoczki wokół tego, jak przygotować konia do jazdy. Oczywiście towarzyszy nam Tosia, ale Tosi nie będziemy siodłać. W dzisiejszym filmiku te czynności ubierania konia, że tak nazwę, będzie wykonywała moja córka Agata. Ale dzisiaj też nagramy odcinek, ale będzie on oddzielny jutro, czy pojutrze, czy może za 3 dni, o jeździe na koniu. I to będzie nagrana może koleżanka Ala, jak zechce, jak wyrazi zgodę. Więc zapraszam na ten filmik. Agata, witaj, przywitaj się. Hej. Dobrze, od czego zaczynamy? Zaczynamy od ochraniaczy na przody i na tylnie nogi, dlatego żeby koń najpierw nie musiał stać w siodle, ani w całym ogłowiu. Okej, no to Agata zakłada ochraniacze. A po co są takie ochraniacze, Agata? Ochraniacze służą do tego, żeby koń się nie obił, jak biega, jak chodzi, żeby nie stukał sobie nogą o nogę. Czyli on może się obić, te nogi mogą mu się obić, tak jak chodzi. Mhm. I tak. Po to są ochraniacze, żeby było mu lepiej. Teraz ochraniacze na tylnie nogi wyglądają troszeczkę inaczej. Okej. Najpierw zakładamy je tutaj właśnie wyżej. Po czym zjeżdżamy sobie aż na kostkę od konia. Okej. Dobra. Agata nam zakłada jeszcze z drugiej strony te ochraniacze. Powiedziałem mi, żeby nazewnictwa nie używała jakiegoś bardzo skomplikowanego. Jeśli będzie one i zrozumiałe, i skomplikowane, to będzie użyte, ale jeśli nie, to na przykład będziemy mówić, że o, przykładowo ochraniacze są zakładane na kostki, żeby uzmysłowić Wam, tym, którzy zaczynają przygodę z koniem, żeby było wiadomo jak, gdzie to założyć, a nie jak się dokładnie to nazywa ten element części ciała, ale oczywiście jeśli będzie to zrozumiałe, to będziemy tak mówić. Dobra, czyli mamy założone ochraniacze. Drugą rzeczą, to co, Agata, będziemy robić? Zakładamy sobie czaprak oraz podkładkę. Dobrze. Teraz ja tutaj pokażę. O. Tu jest czaprak, on służy do tego, żeby wchłaniać pot, który będzie pod siodłem, żeby nie niszczyć siodła oraz żeby delikatnie amortyzować grzbiet. Podkładka służy do tego głównie, żeby amortyzować nam grzbiet od konia. Okej, są różne podkładki, tak. Słuchajcie. Ja tutaj mamy żelową podkładkę, są jeszcze podkładki z futra. Które pewnie się stosuje, jak jest zimno, nie? Tak, to jest specja. No, ale to tylko tak. Teraz zobaczcie. Zakładamy sobie czaprak, jak się nam kończy grzywka. My tutaj mamy troszeczkę przeciętą grzywę od konia, żeby nam nie wchodziła pod siodło. I teraz zakładamy na tej samej wysokości podkładkę. Pokaż, gdzie jest kłęb konia, w którym kłęb miejscu. Kłęb od konia jest tutaj, to jest ta kość. Tak, i teraz zobaczcie. I bierzemy sobie czaprak. Parę centymetrów tylko zasłania tutaj na tym kłębie. Ten kłąb jest wyczuwalny, to jest to, w którym miejscu mierzymy wysokość konia. W kłębie tak się mówiło, tak się mówi i tak widzieliście na wcześniejszym filmiku. I tutaj właśnie też zabezpieczamy i czaprakiem, i podkładką. Co dalej? Jest wiele rodzajów siodeł. Siodła są uniwersalne, siodła skokowe albo skokowo takie. Ujeżdżeniowe też są. O właśnie. Służą do innej dyscypliny. Ja na bagnie trenuję głównie skoki, więc też mamy siodło wszechstronne o profilu skokowym. Tak. Siodło zakładamy
na wysokości czapraka i podkładki. Ważne, żeby się nic nie podwinęło pod spodem. Musimy to sprawdzić, żeby nic nam tutaj konia nie uwierało. Ja jeszcze sprawdzę z drugiej strony. Zobaczcie, jak daleko. Tu jest łęk tego siodła. Tak. Tutaj mamy siedzisko i nazywa się ono z jak? Nie będę wam budowy siodła tłumaczył, ale ten element konstrukcyjny to jest też terlica, tu są poduszki, tu jest ten łęk, ale to przy okazji innego odcinka. Dobra, Agata, co dalej robimy? Sprawdzamy jeszcze, czy tutaj jest miejsce między czaprakiem a siodłem, tak żeby był swobodny przepływ powietrza, żeby koń nam się nie odparzył. Okej, jak daleko siodło jest w stosunku do tego łęku? No, nie do łęku, tylko do tego kłębu. On jest akurat na kłębie, można sobie zobaczcie. Zobaczyć, nawet odchylę. Dobra, okej. I teraz co robimy? Agata, myśmy tutaj zapinali, zobacz, zapinałaś na dwa zewnętrzne pasy. Jak to się nazywają w ogóle i dlaczego przy na stuły. Zewnętrznych? Przy stuły. Tak. I zapinamy na dwa zewnętrzne, dlatego że jeśli planujemy sobie jazdę wszechstronną, czyli będziemy albo skakać, albo jeździć sobie ujeżdżenie, to dlatego mamy dwa pasy, że jeden pas z przodu obciąża nam przód siodła, a drugi pas z tyłu obciąża nam tył siodła. Jeśli planujemy tylko i wyłącznie skoki, oczywiście razem z rozgrywką, to zapinamy na dwa przednie, żeby było... czyli będzie ten pierwszy i drugi będzie do tej sprzążki, a ten trzeci będzie wtedy zostaje wolny od tyłu. Tak. Okej, dobra. Kolejny element to jest popręg, tak, który zapinaliśmy i go przekładamy. Agata, możesz go zapiąć. No. Ja najpierw sobie zapiłam tutaj na dwie dziurki, bo wiem, że spokojnie mi starczy długość z drugiej strony. Okej. Przechodzę z drugiej strony. Możesz tutaj przyjść. Bogna, tylko mi nie trzepnij ogonem, słuchaj. Ja sobie ją tylko przesunę. Ten element trzyma nam siodło tak de facto. Tak. Ja sobie tutaj poprawię żapy. Biorę popręg pod brzuchem konia. Przekładam przez szlufkę. I zapinamy sobie na przystół. Ja zapnę najpierw na pierwszą dziurkę. Konie podczas siodłania jeszcze wypuszczą nam powietrze. Plus jak siądziemy sobie na siodło, to zaczynają nam się poluźniać wszystkie i pasy, trzeba poprawić. Więc trzeba sobie podciągnąć jeszcze troszeczkę. Tak. Słyszeliście, koń też oddycha, my go ściskamy, tak? On te płuca ma biedny teraz trochę ściśnięte, ale jeszcze wypuści powietrze, jeszcze bardziej go ściśniemy. Dobra, Agata, siodło mamy, mamy popręg, tak? Popręg jest przypięty i teraz mamy co? To jest napierśnik, zakładamy go tutaj na pierś od konia. Teraz pokażę w jaki sposób. Zobaczcie, sama nazwa, napierśnik na piersi. Ciężko zobaczyć, gdzie ma koń piersi, ale to jest przód, klatka piersiowa. I zobaczcie, gdzie zapinamy go zapinamy? Zapinamy sobie tutaj u góry, są zawsze takie kółeczka przy siodle. Okej. Okay. Zapinam teraz to samo z drugiej strony. To ja już nie przechodzę. Bogna mnie tutaj już zaczepia. Znowu z tej samej przechodzę. I teraz mamy jeszcze tutaj dwa paseczki. I możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo odpinamy sobie popręg i przekładamy. Albo sobie odpinamy od razu ten paseczek. Przekładam go pod popręgiem. Mhm, czyli jest na wysokości pod czaprakiem. Tak, od razu pod czaprakiem. Zapinam, tak żeby był w miarę sztywno, żeby nam nic tutaj nie latało. Okay. I zapinamy ostatni pasek pod brzuchem od konia do popręgu. Tutaj mamy kółeczko, zapinamy. Czyli zobaczcie, ten napierśnik jest przymocowany w trzech elementach do popręgu i w dwóch. I z dwóch miejscach do osiodła. To jest napierśnik pięciopunktowy, bo ma pięć osobnych odnóż, tak to nazwę. Są jeszcze napierśniki z różną budową, są napierśniki tylko trzypunktowe i to. Okej. Zobaczcie, mamy już siodło. Oczywiście na tym czapraku, na podkładce mamy popręg, mamy napierśnik. Co teraz, Agata? Teraz zakładamy o głowie. O głowie, czyli o... Zobaczcie, ta nazwa mówi o głowie, czyli gdzieś blisko głowy. Tak. Odpinamy sobie konia od uwiązu. Akurat Bogna nam już zasnęła, ma tutaj luźną wargę, się rozluźniła. Zobaczcie, tak Bogna zasypia i tutaj jej się to rusza. Jest rozluźniona. Dobra, Agatko. Najpierw zakładamy sobie wodzę,
czyli to, za co będziemy sobie trzymać na jazdach. Zakładamy na szyję od konia, żeby nam koń nie uciekł. W późniejszym etapie odpinamy kantar, ściągamy go z głowy od konia. Spokojny koń, zobaczcie, normalnie zasypia przy siodłaniu. Tak. Teraz jedną rączką bierzemy sobie w połowie ogłowia wszystkie paseczki. Rozszerzamy go sobie na dole. I wkładamy wędzidło do pyska. Dobrze, jak ty to zrobiłaś, że te wędzidło, że ona tworzyła swoją... Już zaraz wytłumaczę, tylko przełożę jeszcze. Dobra. Pasek potyliczny nad uszami, żeby się nie denerwowała. Na koni to nie jest komfortowe. Poprawiamy jej grzyweczkę, tak. Włosy wyciągamy. Żeby nic jej się tutaj nie plątało, nie powyrywało. Okej. Okay. Jeszcze raz tylko wam zwrócę uwagę, że tutaj te wszystkie włosy, jeśli byłoby pod tymi paskami, to musicie wyciągać. Jeden pasek jest tutaj na czole, zobaczcie, jeden jest za uszami. Tutaj te paski elegancko idą, nie są pomylone. Pasek policzkowy, tutaj mamy naczółek oraz pasek potyliczny. Okej, okay. Zobaczcie, ona znowu już tutaj tego. A tutaj, co jej wsadziłaś do pyska? Włożyłam jej wędzidło. Wędzidło tutaj mamy między zębami. Koń tutaj nie ma zębów, więc spokojnie nic go tutaj nie boli, jeśli wędzidło jest spokojnie. Okej. Okay. A te wędzidło po co w ogóle jest? Wędzidło nam pomaga w kierowaniu koniem. Okej, okay, ale to tylko pomaga, dlatego że zobaczycie podczas następnej lekcji nauki jazdy, albo tylko takiej prezentacji jazdy, ale już wam powiem, że wodze i wędzidło nie służy do kierowania koniem tylko i wyłącznie, bo to robimy przy pomocy nóg, całego ciała, dosiadu, ale to już bardziej skomplikowane elementy, o którym dowiecie się w następnych odcinkach. Dobra, Agata, dalej. Tutaj teraz sobie zapinamy sobie wszystkie paseczki, które są pod spodem. W tym wypadku mamy aż 3. Zapinamy najpierw pod gardle. Zobaczcie, znowu nazwa paska, która jest bardzo intuicyjna, pod gardle. Tak. Teraz tak, żeby nam się zmieściła jedna pięść pod gardłem, tak, żeby konika nic nie uwierało. Wtedy okay. Wiemy, że wszystko jest w porządku. Drugim paskiem jest nachrapnik. On jest nad nachrapami. Aha, no trochę skomplikowana nazwa, ale to jest ten dolniejszy pasek, tak? Tak. Nachrapnik. Tak, zapinamy go tak, by zmieściły nam się tylko dwa palce. Okej, okay. Ja tych nas nie pamiętam, słuchajcie, jeśli wy też nie pamiętacie, to nie szkodzi. Ja nie wszystkie pamiętam, bo nie robię tego codziennie albo zbyt często, nie uczyłem się na pamięć, ale oczywiście to wszystko wam wejdzie w nawyk, jak będziecie to robić coraz częściej, coraz częściej. Teraz mamy skośnik, zapinamy go pod wędzidłem. Okej. Okay. I zapinamy go tutaj u góry. Jak zapomnicie, jak pasek, który ma być przypięty, to sobie jeszcze raz zobaczycie film. Tak. I zobaczycie go kilka razy. Tak samo muszą nam się zmieścić aż dwa palce. Okej, okay, zobaczcie. Ten skośnik, tak? Skośnik jest, on nawet trzyma przed tym, żeby wędzidło nie latało. Okej. Okay. A co z tym to dalej, nie? Tak, można to zapiąć tutaj dalej. Okej, okay, dobra, nie trzeba. Okej, okay. Dobra. I zobaczcie. To tak tylko na marginesie. Zobaczcie, koń podniósł jedną nogę delikatnie, czyli ją odciążył, bo tak odpoczywa sobie. Prawie zasypiała, bo jej warga latała. Jest już ubrana. Tak, można powiedzieć, ubrana jest, ma ogłowie całe założone, siodło, te wszystkie paski, napierśniki, czapraki, te, jak to się nazywało? Popręgi. Popręg, tak, ma tutaj jeszcze te ochraniacze. I zobaczcie, jak to wygląda, ja sobie przejdę. I jeszcze jedną czynność zaraz zrobimy, czyli wyregulujemy sobie tutaj te elementy, w których jeździec ma wsadzoną nogę. I to są strzemiona. Agata, pokaż tutaj. Jest tak, paseczki, które mamy na strzemieniu, się nazywają puśliska. Wyciągamy sobie strzemię na sam dół i teraz możemy już wsiąść sobie spokojnie na konia. Puśliska da się regulować. To już potem, jak już w następnym odcinku, zapraszam serdecznie na następny odcinek, który pokaże się już niebawem, ale nagramy go dzisiaj przy pomocy, z udziałem koleżanki Alicji. I tutaj Alicja nam będzie zaraz prezentować, ale wy to zobaczycie w następnym odcinku. Więc jeśli chcecie, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, ewentualnie dzwoneczek, żeby wam przypomniało o tym, że już jest nowy odcinek. Tak? I jeszcze raz pozdrawiam wszystkich widzów, tych miłośników koni, miłośników Tosi. Chcieliście, to nagrywam. Bogna też, może się Bogna pożegnasz
w tym odcinku Bogna zasnęła. Dobra, dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka o Bognie już niedługo.